syna! Dopingujcie ich, dopingujcie ich! Maski, Marki B! Maski, zaczniesz? Freestyle session. Mówię wam. Okej, Manki, chodź tutaj. Jak od przedszkola do Opola, pamiętacie? Ale odsłoń tutaj, odsłoń. Maski, widzisz tutaj wszystko? Chodź tu bliżej. Maski, chodź. Teraz widzisz? Chodź! Okej, okay. Z waszym zdaniem bitwę wieczoru wygrał Manki. Klaszczone drbije. Osiągnąłeś bardzo dobry wynik jak na siebie. Katowice mogą być z ciebie dumne. Ale to nie koniec! Czy uważacie, że mój ziom, Katogliwice, WSW Podkarpackie na Mazowszu, zwycięzca imprezy Rock the Floor, pij mój maski! Tutaj na środek. No chodź, nie wstydź. No chodź, nie wstydź się, chodź. Chodź. Powiedz, jak się czujesz jako zwycięzca? Cisza, cisza, film. Maski, jak się czujesz jako zwycięzca? I bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Genialnie, stary, okej, okay, stary, jesteś wolny. Bo mam nadzieję, że się na after spotkamy. Chcecie, żeby Maski był na after party? Później podamy jego Facebooka i gadu-gadu dla dziewczyn. Do zobaczenia, brachu. Zróbcie miejsce, zróbcie miejsce. Zróbcie miejsce dla Maskiego. Okej, okay, brachu, odpoczywaj. Dziękujemy za walkę. O mój Boże Święty. Proszę. Okej, okay, słuchajcie. Teraz będzie koncert. Osoby, które nie powinienem tutaj przedstawiać, bo wszyscy go znacie. Wiecie, o kogo chodzi? Dolar! Wiecie? A wiecie dlaczego dolar? Ale czekaj, czekaj, Monka, czekaj!
bo ja dostałem informację, że Tomek jest w łazience. No dobrze, no nie szkodzi. To więc zrobimy tak, po imieniu będziemy wołać Tomek. Dobra. Tak, tak wiecie, tak, po cichu i tak teraz głośno, okej, tak. Tomek, Tomek, no dawajcie. Tomek, Tomek, i coraz głośno. Tomek, 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 Tomek. I coraz szybciej. Tomek, 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 Tomek. Nasz Tomek! Chodź tu ziom na scenę! Mr. Dollar! Słuchajcie, jak dla mnie on jest potęgą freestylu i dlatego dolar, bo dolar to potęga na świecie, tak? Tak! Tak czy nie? Tak! Okej, ogromny hałas na naszego człowieka z Lublina! MC Dollar! Yes! Od wczoraj zacząłem, Rafał mnie uczył wszystkiego. Oprócz tego, że freestyluję i robię różne dziwne rzeczy, nagrałem płytę, tak wygląda, jak ktoś będzie chciał kupić po koncercie. Zagram jakiś numer z tego. Płyta się nazywa 12 taśm. Ale koniec marketingu, zacznijmy od freestylu. Dobra, Ternobrzeg, chcecie trochę wolnego stylu? Po! Ja! Raz, dwa! Dobra, wpadam jak nikt, teraz gram po niego. Na wolnym mam lepszy skill niż wyższy niż mefo. Dokładnie, wiesz jak poniekąd mogę wpadać. I przy okazji jak wpadam, Ternobrzeg, gram tu dla was. Dokładnie jasna sprawa, tak tu będę składał. I przy okazji jak nie słyszę, no to zróbcie hałas. Bo ja gram tu dla was, to jest tak na majki. Przy okazji mówię, czuję tutaj zapach siarki. Dokładnie sprasz mnie jak cały ten wersy strzelam. Jestem ty męcy, ziomuś, jest aparat, jest kamera. Nawijam wersy, teraz ziomuś, to jest codziennie. Nawijam tak długo, że stary nie wytrzymałem ci baterię. Dokładnie, coś jak tu jedne. I kiedy tu wpadam, to jest wszystko jedno, ziomuś, to jest jasna sprawa. Będę grał tu dla was, teraz rad nie strzeli. Umijam do was czerwonej czapce i koszuli z flaneli. Dokładnie, i cały czas teraz dam to potem. Jak wasz tak jest, zdejmuję kominiarę i idę na robotę. Dokładnie, dam to potem, ziomuś zawsze wpadam. Przy okazji gram tu dla was, to jest jasna sprawa. Dokładnie, ziomuś, tego weź się nie spodziewaj. Na razie startuję spokojnie, bo się dopiero rozgrzewam. Więc się weź nie spodziewaj, ten styl jest dziś płaski. Zanim dopieprzę do pieca, to zróbcie dobre oklaski. Po pierwsze, i w tym kawałku chodzi o to, że ja tu mam biżuterię, mam tu jakieś różne rzeczy, ale dla nas tak do tancerzy najważniejsza jest jedna rzecz. Muzyka i to, co nam daje, i to, co w niej znajdujemy. Nie to, ile mamy kasy w kieszeni, czy jesteśmy znani. Bo większość z tych b-boi nigdy nie była w Stanach pewnie, nigdy nie widzieli Bronx, nie widzieli tych wszystkich rzeczy, które mogli zobaczyć. Bo oni kochają to, co robią. Zróbcie na nich wielki szacunek dla b-boy, prawdziwego hip-hopu. Bo nie robią tego dla pieniędzy, nie robią tego dla fejmu. I o tym jest ten numer. Lecimy. Raz, dwa. Dla kasy, po drugie nie dla fejmu, po trzecie mamy pasy. Słuchawek nie zdejmuj, to jest czas, by grać. Każdy robi to jak umie, na raz, na dwa, unieś dłonie, daj szacunek. Pierwszy nie dla kasy, drugi nie dla fejmu, trzeci mamy pasy. Słuchawek nie zdejmuj, to jest czas, by grać. Każdy robi to jak umie, raz, dwa, dłonie, szacunek. Woski nie robi tego, krótko rzuca pętlę w słuchawki. Co zarobić, ale smutno, gdy nie widzę zajawki. Mam 16 na te pętle, robię go dłużej niż ty. To jest właśnie piękne, gdy się budzę, to mam sny. Bo nie gramy tu dla kasy, nie gramy w to dla fejmu. Przyszły takie czasy, ale ziom się nie przejmuj. To będzie tylko waszych braw, to jest od nas dla was. Bo nie chcemy strasznych barw, lubcie hałas zaraz. Jasne płaść nam za koncert, gdy gramy z Majkiem. No bo stać mi na koncert, ja to robię z Majkiem. Gdy wyczerpię, to jest szczery i zawsze być szczery. A przy okazji Mike Vivoje plus adaptery. Więc co by się nie działo, cały czas nie jestem w nędzy. Jak się trochę zapomniało, nie dla fejmu, nie dla pieniędzy. Nie dla pieniędzy, cały czas i daj wizerunek. Teraz daj to na głośnik, potem daj nam szacunek. Pierwsze nie dla kasy, drugie nie dla fejmu. Trzeci mamy basy, słucha we mnie zdejmuj. To nasz czas, by grać, każdy robi to jak umie. Raz, dwa, Ternobrzeg, szacunek. Pierwsze nie dla kasy, drugie nie dla fejmu. Trzeci mamy basy, słucha we mnie zdejmuj. To nasz czas, by grać, każdy robi to jak umie. Raz, dwa, i moje szacunek. Okej. Raz, dwa. Ciut ciszej bit, odrobię ciszej bit. Dobra, zaczniemy z tym, co było wczoraj. W trochę innej formie. Zaraz do kogoś podejdę. Poproszę kogoś o słowo. O jedno słowo.
i usłyszcie freestyle na ten temat. No jakie słowo? B-boy? Dobra. To jest paliwo, przy okazji gram ten vibe. Mały to ziomuś, b-boy, ziomuś, b-boy or die. Dokładnie, sprawdzaj vibe, kiedy daję to flow. Teraz wam powiem, skąd się nazwił b-boy, to break boy. Dokładnie, sprawdzaj ziom, teraz styl jest zawsze wielki. B-boy oznacza się ten gość, teraz tańczy pod breaki. Tańczy pod breaki, cały czas wiem czego chcesz. Choć to nie brzmi jak Busta Rhymes i break ya neck. Dokładnie wiesz jak jest, ziomuś, teraz tak to stoję. Za 20 lat stary też masz być tutaj b-boyem. Masz być b-boyem, cały czas i wchodzę hardcore. Bo jak nim nie będziesz, to wrócę i ci spuszczę manto. Dokładnie mam to i ziomuś teraz nic nie stronie. Przy okazji są tu moi ludzie, rodzina b-boye. Sprawdzaj ziomek i cały czas jadę podbity. Wszyscy kochają hip-hop, tak to wszystkie ekipy. Dokładnie jadę bez lipy, ziomuś teraz tak poniekąd. Zajebiście b-boye jak chłopaki ze Skill Metal. Dokładnie już jak poniekąd, teraz daj to znów. Nie byłoby nas tu chłopaki, gdyby nie Rocksteady Crew. Dokładnie sprawdzaj znów, teraz ja nabijam w beat. Bo mam miłość dla b-boye prawie jak Ken Switch. Dokładnie sprawdzaj dziś, teraz gram na mikrofonach. Bo robię dobre twisty jak kiedyś robił Omar. Na mikrofonach tu wpadam, teraz jak poniekąd szera. I przy okazji sprawdzaj, to jest moja wiedza. To jest litera i cały czas sprawdzaj znów. Chłopaki dobrze wiedzą co power, top rock i footwork znów. Prosty mam groove, teraz tak nie stoję. I pamiętajcie, kto jest zawsze oryginalnym b-boyem. Oryginalnym b-boyem, bo nie brakuje mi punchy. Bo ciągle jestem b-boyem, który kurde już nie tańczy. Yo! Dobra! Ale nie, tam z amerykańskim jakimś. Dobra, słuchajcie, zrobiłem to wczoraj, nie wszyscy widzieli, ja zrobię teraz trochę inaczej. Jeżeli macie coś w swoich kieszeniach, torebkach, portfelach, plecakach, nie wiem, odrzutowcach, cokolwiek, wyciągnijcie to z kieszeni i podnieście do góry. Tylko tyle, ja się nie odwracam, żeby tego nie widzieć, żeby było ciut trudniej. Jedziemy. Jedziemy. Ja. Wow. Dobra, jadę na skróty, teraz w kolejnym ringu. Ziomuś, wziąłeś buty, mam nadzieję, że nie po treningu. Nie po treningu i cały czas na mikrofonach. Bo dla niej to nie będzie stary najlepszy dezodorant. Dokładnie, sprawdzę zioma, teraz jadę na trakach. Patrzcie chłopaka w długich włosach, który trzyma plakat. Jadę z kolejnych wakat, teraz to sprawdź na trakach. Jak w USZ od razu widać, że dużo baka. Dokładnie, wpadaj i cały czas mogę teraz z Kubą. Bo ten plan przypomina, że to jest długi rulon. To długi rulon, poczekaj teraz, sprawdzaj stary. Nie widziałeś tego plakatu, to w uszy i okulary. Dokładnie tu nie ma sprawy, ziomuś, teraz jestem znany. Chociaż ogólnie moje okulary to nie są Ray-Bany. Dokładnie styl jest teraz znany i co ty na to? Jak Leonardo DiCaprio, mam okulary jak awiator. Dokładnie co ty na to, ziomuś, styl zajawki. Nadwijam wersy, sprawdzę dziś moje oprawki. Dokładnie cały czas wiem i teraz dlatego dziewczyny po rankce będą mówią, że jestem jak siódme niebo. Wiesz dlaczego? I mówię teraz sprawdzaj coś i przy okazji padam 100% juice jak sok. Dokładnie mam to coś, teraz jadę na mic to. Mam taki flow, że chcieliby zapaczkować w karton. Dokładnie sprawdź to, kiedy wchodzę tak na bankto. I przy okazji słaby miałem ci tylko spuszczam manto. Dobra mam to i cały czas jestem gotów. Demyk, nie macie więcej jakichś trudnych przedmiotów? Dokładnie, sprawdzaj ziomuś, teraz jadę na bita. Tam jest czapka, ten długopis, że płyta. Dokładnie, sprawdzaj na bita. Teraz jadę na majka, zobaczcie fizyka. O, samotna latarnia, dokładnie całkiem fajna. Akcja, ziomuś poniekąd. Wow, dałeś mi tu jakiś procesor. Dokładnie, ziom cały czas tak tu lecę. Sprawdźcie basket, otworzył własną dyskotekę. Dokładnie jak poniekąd teraz opcja pierwsza. Więc pamiętajcie, to wygląda jak dobry zakreślacz. Jak zakreślacz i przy okazji jadę z tematem. Bo słaby chemcy teraz placek jak ten laser. Dokładnie, zaraz ze ziomów teraz jestem jak każdy. Przyjdę do dziewczyny, mała, chcesz zobaczyć gwiazdy. Dokładnie kto jest całkiem fajny, ziomuś jak ja. A przy okazji mam wersję, który chce każdy grać. Dokładnie, wow, sprawdź teraz, jestem MC. Trochę jestem ciężki w konsekwencji. I przy okazji nie chcę robić teraz żadnej hecy. Ale nie ma opcji, by raczej ci kurde niż umyję plecy. Dokładnie, sprawdzaj ziomuś teraz wszystko jedno. Myślałem stary, że ktoś się uczy tym grać baseball. Dokładnie, wszystko jedno to zajawka jest. Pole maczeta i hardcore, prawie jak Waszka wie. Dokładnie, wiesz czego chcesz, teraz myśl to ode mnie. Wow, wiem co to jest, no wiem to no pewnie. Dokładnie ziomuk cały czas, teraz mam wrażenie. Jak chcesz dobrze jechać, to musisz mieć ze sobą ogumienie. Proszę ciebie, i cały czas to jasne na traka. Wow, padam na wersach, to mój dobry zapas.
Yo, prosty ciomuś, teraz sprawdzaj znów. Ja miałem jemu umyć plecach, ty sam sobie umyjesz tym brzuch. Dokładnie, sprawdzaj znów, teraz poniekąd. I cały czas ziomy jestem tu z moją kobietą. Dokładnie, jak to wygląda teraz, to jest opcja pierwsza. Ha, to oksinym nakłada maseczka, więc zapamiętaj w wersach. Ziomuś, to są ziomy, łap ty style stary, bo jestem ci trochę zmęczony. I cały czas tu jestem pewien. Zróbcie hałas, bo przenosimy się w kolejny level. Nie wiem, czy ja byłam, bo zatrzymał sobie. Ktoś ma jakąś bandamkę? Dobra, ale to musisz mi pomóc. Musisz mi zawiązać oczy. No mnie. No odmiany mnie dziś. Dobra, ja nic nie widzę naprawdę. Dobra, to jest naprawdę hardcore. Zrobiłem teraz w życiu i wyszło. Dobra, ja nic nie widzę. Film włącza beat. A wy mi dajecie przedmioty. Łatwo nawijać, kiedy się je widzi. Ciekawe, czy da się rapować o nich, tylko je dotykając. Chcecie to zobaczyć? Okej. Okay. Dobra, film łączasz beat. Niech ktoś podejdzie do mnie i da mi do ręki przedmiot. Zobaczymy, czy uda mi się zgadnąć, co to jest. Lecimy. Ło, to będzie trudne. Mam dziś wyniki. Sprawdź, teraz wchodzę na majka. Ty. Kluczyki do auta, dokładnie, sprawdź jak żołnierz, tak poniekąd strzelą. Nie mogę wyczyć, czy to Malusz, czy Alfa Romeo. Wiesz jak to wygląda, ta gra jest krótka. Nawijam przy okazji, jestem zawsze mistrzem słódka. Przy okazji cały czas dużo roboty. A już wiem, to jest klucz do twojego pasa cnoty. Dokładnie, dam to po tym żołnierz, tak to znów. Nawet bez dotyku czuję, że to jest but. Dokładnie, sprawdzę znów i mam to coś. I przy okazji nawijam cały czas to dobry gość. I wiesz, jak zawsze nawijam dolar, to jest zwykła forsa. Powinien cię sponsorować Old Spice. Dokładnie, pamiętaj ziomuś, kiedy wchodzę z Majkiem. To jest zakrętka, czy jakiś kapsel. Pamiętam, ten styl jest krótki. To plastikowe, więc na pewno to nie zakrętka od wódki. Dokładnie, sprawdzaj ziomuś, kiedy ty się macham. Padam na wersy, to jest zawsze dobry wakat. Dokładnie, jasna sprawa ziomuś, jak poniekąd stracić. Cały czas teraz jak to leci, więc jak to leci, cały czas teraz jadę w ogóle. Jakaś podróbka, czy mam do czynienia z Red Bullem? Proste w sumie, wow, ej, dokładnie MC. Ktoś miał kurde jakieś dziwne piersi. Wierz mi, tak to wygląda. Sprawdzaj ziomuś, to jest dobry spontan. To jest dziś dobry spontan, teraz wiem co znaczy. Ktoś mnie dotyka, kurde, nie wiem teraz co wybaczysz. Przy okazji mam wersy, cały czas tak to sprawdź. Nagrałem ostatnio płytę, nazywa się 12 taśm. Dokładnie, sam to sprawdź, kiedy o tym gadam. Mam te wersy, których teraz jasna sprawa. Dokładnie, gram to dla was, teraz to jest dla mnie proste. Ostatni przedmiot, ziomuś, to jest dla mnie konkret kąbek. Dokładnie, ziomuś cały czas jadę potem. Ja mam takie freestyle, że niepotrzebny mi zegarek czy stoper. Dokładnie, dam to potem, nie jestem pewien. Nawijam wersy, ziomuś, jestem w siódmym niebie. To proszę ciebie, i cały czas nie jestem banalny. Fajny sikor, coś nie taki sentymentalny. Dokładnie, no to pan szalnie zawsze będzie ciskał. I przy okazji ziomuś wchodzę na konkretny freestyle. Wow, to jest iskra, teraz dobra zajawka. Nie mam pojęcia, co to jest za zabawka. Co to jest zabawka? Poczekaj, teraz znam się na tym. Nie zgadnę, to może być myszka do komputera Apple. Dokładnie, ziomuś wyczułem teraz naprawdę to. Bo mam tym flow i cały czas teraz sprawdzę ziom. Dokładnie, i cały czas teraz mam to coś. Mam takie freestyle, że do życia wraca Steve Jobs. Dokładnie, sprawdzę ziom, teraz tak, teraz to szkoda. Nie mam pojęcia ziomuś, co to jest może nagroda. Dokładnie weź to skojarz, cały czas ta opcja nagła. Nie mam pojęcia co to jest, ale dla mnie działa tak jak wachlarz. Pamiętaj, gra jest całkiem fajna, tyle jedzą to ziomy. Odkładany przemysł, jestem cholernie zmęczony. To jest jasna sprawa. Widzieliście coś takiego kiedyś? To zróbcie hałas! Cieszycie, że wróciłem ja i Mąka, ale takie życie jest. Raz się coś ma, a raz się czegoś nie ma. Słuchajcie, ale czekaj. Ziomek, dobra, czekam ziomek. Komu się dolar podobał? Chyba wszystkim, co? Kto chce nabić taką płytkę? Słuchajcie, to jest... Ale ja ich nie rozdaję. Ja reklamuję mojego zioma serdecznego. Za 15 zł do kupienia płytka. I wiecie, uwierzcie, że bardzo dużo pracy w nią włożył, a 15 zł to jest bardzo mało, jak na taką płytę. Wszyscy ci ludzie tutaj,
Pires, film, sędziowie, my, chociaż my jesteśmy od niedawna, dolar. Wszyscy ludzie w Tarnobrzegu są ci bardzo wdzięczni za tą imprezę. Tak. Wszyscy ludzie w Polsce, którzy przyjeżdżają tutaj. I powiem wam tak. I słuchaj. I powiem ci tak, Dyszlu. Coś osobistego ode mnie, od Mąki. Poza tym wiele ludzi by ci mogło to powiedzieć, lecz nie każdy jest tak wylewny. Jesteś najlepszym organizatorem, jakiego znam. Jasne. Z okazji dziesięciolecia dla ciebie, Dyszlu, wszyscy 100 lat, 100 lat. Nie. Słuchaj, ziom, ja wiem, że ty nie chciałeś żadnej przemowy robić. Nie chciałeś, ale no, musisz dwa słowa powiedzieć. Ja nie mogę podziękować w twoim imieniu, chociaż chciałbym. I było mi bardzo miło, jeżeli bym to zrobił, ale myślę, że musisz dwa zdania powiedzieć. Dobra, nie tak mogę dużo. Dzięki, że przywieźliście dużo energii tutaj do Tarnobrzega. Za rok przywieziecie więcej, nie? Tak? Tak? Dziękuję wam, że przyszliście, dziękuję wszystkim sponsorom i organizatorom za wsparcie i liczymy na przyszły rok i przynajmniej na kolejne 20, bo Mąka powiedział, że jak będzie 20 edycja, to zrobi sam 20-metrowy tort, pamiętasz? Dobra, to ja go trzymam za słowo, ja robię 20 edycję, on robi tort. Dzięki wam wszystkim i no tyle, no sorry. A my dziękujemy za 10 lat pracy! Słuchaj, 10 lat ciężkiej pracy, by b-boy i hip-hop się rozwijał w tym kraju. Ale to nie jest koniec, który jest dla ciebie taki mały, skromny prezencik. Proszę sobie go wyjąć. Ale musisz... Ale nie wysypujesz. Musisz to zrobić powoli. Musisz to zrobić powoli. Okej, okay, a to wszyscy jest... biją... Brawa no, brawa. B-boy Dyszlu. Fizyk, gdzie ty jesteś? Patrzcie, co się dzieje. Dyszlu, 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 wszyscy! Dyszlu, Dyszlu. Come on, brother. Złodziej z styropianu. Na chatę sobie cieplisz, Zrenią. Ale chatę sobie ucieplisz. Właśnie tak, ale stary, musisz to otworzyć, wyjąć i przeczytać z tyłu, co jest napisane, wygrawerowane. Z tyłu. Jest to prezent od wszystkich ludzi, którzy chcą ci podziękować. Od wszystkich b-boy, od wszystkich twoich znajomych, od twojej rodziny. Przeczytaj to, brachu, głośno do Majka. Przeczytaj. Best promoter, great man. Dyszło stylowe uderzenie. Dzięki wszystkim. Dziękujemy, Dyszu! Dziękujemy tobie za tak wspaniały klimat rodzinny, jaki jest na tej imprezie co roku. Łapcie styropian! Łapcie styropian! Niech 10. edycja kto jest niezapomniana. Niezapomniana. Dyszlu, 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 Dyszlu. I oczywiście szampan bezalkoholowy Piccolo. Dokładnie. Nie będziemy promować alkoholu. Bo alkohol to zło dla naszego narodu. Jest to Piotr Jesz, za którego chcielibyśmy teraz, żeby cała sala zamilkła na chwilę, pomyślała o swoich bliskich, między innymi o Piotrku. Bo wiecie co? Żury. Za każdym razem, jak słyszę takie rzeczy, uświadamiam sobie, jak życie jest kruche, ale zarazem, jakie mamy szczęście, być tutaj razem. Życie to, jest najcenniejszym darem. Doceniajcie każdego człowieka. Mamy jedno życie. Mamy jedno szanujmy to życie, które jest bardzo kruche. Szanujmy swoje zdrowie i szanujmy siebie nawzajem, bo tylko to w tych popieprzonych czasach nam pozostało. Minuta ciszy za naszego zmarłego przyjaciela. Walczmy o pokój między nami ludźmi, bo za dużo wojen.
Okej. Spoczywaj w pokoju, bracie. Okej. Areczku, chyba przyszedł czas na to, na co wszyscy czekaliśmy. Czyli na rozwinięcie czyli walka o trzecie miejsce. Walka o trzecie miejsce. Street Brothers kontra luźna lancerka Cool Boys. Zbliżamy się do końca. Bądźcie uważni. Zostańcie z nami. Prosimy was o to. Ćwierkiem, chłopaki, czekajcie, czekajcie, no. Radzio jest sam. Radzio, gdzie jest co? Twoja banda? Focha? Focha? Gdzie jest twoja banda? Gdzie są reprezentanci Tarnobrzegu? Arcu, Belek, Street Brothers, DJ Fim. Walka o trzecie miejsce. Walka o trzecie miejsce. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi! Właśnie. Leci! Mario!
miał dwa wyjścia, tak, chłopaki? Jasne, okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, wyniki na końcu, wyniki na końcu. Podoba ten pisk. To mi się podoba, taki pisk. Ale dla serwera też piśnijcie. Ale się posypią zaproszenia na fejsie? Ja nie mam fejsa. Chyba buka. No nie mam. Co, jesteś człowiek bez twarzy? Dokładnie, jak maski. Dyszlu, po jednym zeciku lecimy, bo ja naprawdę nie mam siły, nie wiem jak ty. Przed chwilą cię propsowałem, że cię uwielbiam, a teraz się będziemy cieli, nie? Życie jest dziwne. Dziwny jest ten świat. Okej, do samej perki czy jak? Sama perkusja, sama perka, perkusja. Sama perkusja, więc Pires... Dzień odpoczywa. Pires w akcji. Jesteście gotowi na bitwę? O trzecie miejsce do progu! B-boy Sierba! I B-boy Dyszlu! Pires, let's go! Pires, play the drums! Oh shit! Zaczyna yes, się! Yes. Zaczyna się! To pierwszy, who's it gonna be? Who's it gonna be? Who's it gonna be? B-boy Sierba! B-boy Sierba! Yeah, yeah, yeah! Można klaskać! Playba. Można klaskać! Okej, wyniki w kategorii one on one. Żurek. One on one. Żuruś. Żurek z Knora. Żurek z Knora. Yes. Kontra. I bój Żurek. Bez jajka. Z Boma. I Mario. Z Boma jajkami. Z Knora czy z Winiary? Z Amino. Amino kwasy. Prawdziwa energia, Amino kwasy. No i Mario, gdzie jest Mario? Mario! Mario! Się. Jeszcze wygrasz. Jaki wkurzony, idę, no jeden, znowu mam tańczyć, jeden za karę będę tańczył. B-boy Mario, LLCB! Jest, jest! B-boy Żurek, dajcie mi jakąś energię, co? DJ Fim! You ready? Let's go! Tout le monde, lève-toi! Allez, allez, allez! Ale, ale! Trudno,
Już wchał, dokładnie. B-boy Raffles i B-boy Monka. B-boy Monka, po dwa sety chłopaki. Pirec już o was zadba odpowiednio, wierzę w to. Ej, to jest finał, b-boy nie siedzą, b-boy tańczą, bo co najmniej stoją, do góry chłopaki. Dokładnie tak, to jest stara nasza zasada na finałach. Bo tu już będzie pełny ogień. Dokładnie, wy sobie siedźcie, spokojnie. B-boy Raffles po mojej stronie, a po mojej b-boy Monka. Lublin kontra Szczecin. Jedziemy. Wszyscy klaszczą w dłonie. Bez serca. Serwer i dolar pasują na mikrofon. Się zaczęło. Jazda Monka. Przepiękna bitwa. Final! Jeden na jeden. Zmierzą się... B-boy Barwa! Street Brothers! Właśnie, właśnie, właśnie! Właśnie! Oraz... B-boy... Error! Warszawa! Hej, słuchajcie. I będzie rzeź. To jest finał 10. edycji Stylowe Uderzenie 1 na 1 Energia! Turbo Break! DJ Fim, Pires, let's go! O, shit, Renegade of Jazz! Wszyscy kaszą w dłonie. To jest taki kawałek. To jest, żeby zabrać. Wszyscy, wszyscy. Tyle energii macie, nie wierzę, że nie. Wszyscy, wszyscy. B-boy Error zaczyna.
trzech na trzech. Fresh Flavor kontra Funky Masons. I się zaczyna. Zapraszamy Fresh Flavor. Silesia represent Będzin, Katowice, Sosnowiec. A po mojej prawej, a teraz już lewej, Funky Masons, B-Boy Mefo, B-Boy Czuczu. Przywitajcie te ekipy tak, jak należy. Słuchajcie, zanim zaczniemy. Team! A wy całą bitwę klaszczecie w dłonie, dajecie im taką energię, tupcie w nogami, żeby zostawili 300 tysięcy litrów potu tutaj i zrobili taką energię na parkiecie, jakiej nigdy w życiu nie było. Jest cała sala, tył, przód, środek, pimuje to samo. Nie. Wszyscy, ostatnia bitwa dzisiejszego wieczoru. Jest pod nóg lecą iskry. Fresh Flavor! Yeah.
chwila dla fotoreporterów z panem prezydentem także. Tak jest. Ale panie prezydencie, bo mamy jedną zasadę na stylowym uderzeniu. Jak robimy zdjęcie, każdy musi zrobić freestyle face. Czyli na 3-4 jakąś głupią minę. Robimy jakąś głupią minę i pozę. No. Okay? Chcecie freestyle face? Okej! Okay. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dziękujemy, widzicie? To są politycy! A nie, a nie, 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 damy wam to, damy wam to, damy wam to, damy wam tamto, damy wam tamto, damy wam tamto, to i to, i to, i później tamto jeszcze, i to, i to, i to, i to, i to, i to. I na końcu co? Wiecie co? No właśnie. Okej, słuchajcie, zawsze jak miejsca ktoś wyczytuje, wyczytuje trzecie, drugie i dopiero pierwsze, ale co to jest za efekt? Jak czytasz drugie miejsce, to ten, kto zawoła pierwsze, to już jest, jest, ja wygrałem, jest, alfa, jak się jaram, Jezu, Jezu, na Facebooku będę miał kolegów. Dokładnie. A więc my czytamy trzecie, a potem czytamy pierwsze, żeby było lepsze zaskoczenie. A więc, pierwsze miejsce, kategoria 1 na 1, 200 zł, dyplom oraz nagrody zdobywa B-Boy Dyplomik. Dyplom, nagrody oraz pralkę Trilux i gary z Ceptera otrzymuje B-Boy Barwa Street Brothers. Tarnobrzeg reprezentacja. Zapraszamy. Szacuneczek. Godne reprezentowanie miasta. I co? Ale pamiętaj, Barwa, freestyle face. Nie, nie ma magii, to na podjęcie w życiu. Raz, dwa, trzy. Kategoria Top Rock Contest. Stówka, dyplom zdobywa mój serdeczny przyjaciel, B-Boy Server. Na 10. edycji w Tarnobrzegu na stylowym uderzeniu. Pierwsze miejsce otrzymuje. Ale to są jaja. Ogólnie on będzie wiedział, o co chodzi. Pierwsze miejsce Top Rock Contest otrzymuje B-Boy Mini Kodziak, a.k.a. Pierwsze miejsce, Top Rock. Uwaga, fotoreporterzy, przygotować się, nagrzać już film i tak dalej. Uwaga! Raz, dwa, trzy. Piękna sprawa. A najlepsze jest to, że ja was nie widzę i dopiero będę zdjęcie oglądał i będę lał, dawaj. Okej, okay, co teraz mamy dalej? Nagroda za zajęcie drugiego miejsca, przepraszam. Kategoria Top Rock. Wszystko jest jasne. Człowiek, który pracował 2 dni na to, żebyście bawili się odpowiednio. Podobnie jak cała obsada. I tak dalej. Drugie miejsce. Senior skład familii. Węcki z reprezentacja. Aaron Monka. Aaron Monka. Senior skład. To właśnie ten człowiek. Przyjechał 900 kilometrów, by bawić się w Tarnobrzegu. I jeszcze ze stówkę zgarnia, dyplomik na chatę, mama będzie dumna. Stary, no jak to się nie jarać? Jeszcze freestyle, to Areczku trzymaj dyplomik, proszę. Uwaga, fotoreporterzy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Areczek załatwiony. Okej, okay, mamy jeszcze specjalną nagrodę, sobie wyobraźcie. Dla najlepszego b-boya tej imprezy. Jest to puchar pana prezydenta Tarnobrzegu. Tarnobrejka, przepraszam. Tarnobrejku. I to pan prezydent wybierał osobiście właśnie tego b-boya.
To nie sędziowie. I to nie ma tak, że mówił, ej, Bartasz, kogo wybrać, bo ja nie wiem, bo ja się nie znam, nie widziałem nigdy, nie. Wybierał pan prezydent. Pan prezydent urodzony ze zmysłem estetycznym wiedział dokładnie, kogo wybrać. Sprawa się rypła. Dyszlu doradzał. No Dyszlu doradzał, wiadomo, no bo z nami boi znak szyby. Człowiek, który zawsze był na tej edycji, ciśnie coraz lepiej, B-Boy Mario. Wielkie brawa. B-Boy Mario! Ale Mario, powiem ci tak, że tak jeszcze jedną kalafę byś mógł strzelić z nami, nie? Tak wiesz. Masz puchar. No masz puchar, nie? Siąłeś. Walisz minę, masz puchar, no stary, opłaca się. Uwaga, raz, dwa, trzy. Okej. Okej, sędziowie, zapraszamy was również teraz. Kontest 3 na 3, będziemy wręczać nagrodę. Chodźcie, żeby było oficjalnie. Już Rudy za tym odpowiednio. Okej, jedziemy od trzeciego. Jedziemy od trzeciego. Okej. Okej, zaczynamy standardowo od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce, 10. edycja, stylowe uderzenie, Turbo Break. Kategoria 3 na 3. B-Boy Contest. Zdobywa ekipa... Luźna Lancerka Cool Boys! Cool Boys, Mario, dawno cię nie widziałem. Gdzieś ty był tyle czasu, ziom. Trzecie miejsce, Luźna Lancerka! No dajcie mi jakąś energię, rozumiecie? Walczyli tutaj przez dwa dni! A przede wszystkim pamiętajcie o tym, ile lat trzeba trenować, żeby osiągnąć coś takiego. Ile? 4 przynajmniej. No właśnie. Okej. A jeszcze dyplom macie. I chodźcie tutaj do fotki. Tak, chodźcie, cała Luźna Lancerka. Ale freestyle face, na zdjęciach się okaże, jak nie to kasuje was z face'a. Raz, dwa, trzy! Załatwione? Załatwione! Brawa dla Luźnej Lancerki! Jak to mówi Ząbek, za podjęcie sytuacji. O, Ząbek. Okej. Okay. Chyba najważniejszy moment tej imprezy. Ponieważ... ogłosimy zwycięstwo. Kontesty 3 na 3. I mamy do was taką prośbę. Jak ogłosimy tego zwycięzcę, ostatecznie naprawdę trzeba się tak wydrzeć. Niech poleci tynk ze ścian. Niech pójdzie tutaj całe oświetlenie. I niech bąka nawet nie spadnie tu na dół. Okej? Okay? Pierwsze miejsce. Tarnobrzeg. Stylowe uderzenie. Która edycja? 10. Zdobywa ekipa. Czuczu 1200 złotych! Mefo, Czuczu, Mefo i Czuczu! Mefo, Czuczu, Mefo i Czuczu! Mefo, Czuczu, Mefo i Czuczu! Mefo i Czuczu! Rok temu był freestyle face, w tym roku znowu będzie freestyle face. Tylko jeszcze Czuczu dołącza. Okej, chłopaki. Mefo jedzie do polic. Wraca sam do polic. Czuczu i Mefo. A, i szczególny szacuneczek. Bo jeszcze jedno. Wraca sam do polic. Wraca sam do polic. Mefo jedzie do polic. Wraca sam do polic. Mefo jedzie do polic. Wraca sam do polic. Mefo jedzie do polic. Wraca sam do polic. I 600 do kieszeni leci. Zdobywa ekipa Fresh Flava Silesia represent. Marki D, legenda polskiego b-boyingu, zmierzył się jako pierwszy z b-boyem Maski. B-boy Lolu i b-boy Szarik. Piona Brachy. Szkoda, że was na after wszystkich nie będzie. Piona Brachy.